Witamy na kolejnym podcaście 8a i 8akademii.pl. Dziś dzisiejszym gościmy Łukasza Supergana. Cześć. Cześć Łukasz. Będziemy dzisiaj rozmawiać o biwakowaniu w górach. Kto jak kto, ale Łukasz jest chyba jedną z najbardziej doświadczonych osób w Polsce. Przeszedł wielu długodystansowych szlaków, zarówno w zimowej scenerii, jak i po gorącej pustyni. Więc kogo mamy pytać na ten temat? Jak nie ciebie, Łukasz? No, trochę tego było. Chociaż biwakowanie na pierwszy rzut oka nie wydaje się jakąś wielką sztuką. Po prostu rozbijasz namiot na jakiejś ładnej polanie i... Wiesz co, no, na przykład jeden z komentarzy klientów, czy na naszym Facebooku, czy w mailach, czy w innych miejscach, wychodzi na przykład, że zarzut, że nie można spakować się na tydzień w 40 czy 30-litrowy plecak. No ale potem, jeżeli zaczynasz rozmawiać o tym, to wychodzi na przykład, że sama apteczka waży kilogram na przykład i jest wielkości małej poduszki. Nie apteczka, przepraszam. Mam na myśli kosmetyczkę. Kosmetyczka. No więc tutaj niestety, jeżeli chcemy wdrożyć fast and light, to nie ma miejsca na noszenie wielu kosmetyków. Wystarczy szczoteczka do zębów i mała pasta do zębów i to wszystko, co potrzebujemy w góry. No jeżeli chodzi o biwakowanie, znaczy biwakowanie, jeżeli mówimy stricte o biwakowaniu, czyli wędruję z plecakiem i nie śpię pod dachem. Tak? Bo pytanie też, co to w tym momencie na przykład dla ciebie oznaczałoby biwakowanie? Bo dla mnie wcale nie jest to jednoznaczne. Kiedy zapytasz przeciętnego turystę, przeciętnego klienta sklepu o biwakowanie, to jakby pierwsza odpowiedź będzie brzmiała: no jeżeli biwak, no to tak, muszę znaleźć miejsce, tam rozbijamy namiot. Jeżeli namiot, to oczywiście karimata, śpigur. Jeżeli sen w namiocie, no to prawdopodobnie też gotujesz w plenerze, tak? Chyba że idziesz bez kuchenki, co też jest możliwe oczywiście, ale dla niektórych nie do pomyślenia jest, że można spędzić cały dzień bez ciepłego posiłku. Czasami rzeczywiście warto go mieć, więc ta ilość sprzętu w momencie, kiedy z wycieczki jednodniowej przeskakujesz na poziom biwakujemy w górach, ta ilość sprzętu znacznie się powiększa. Powiększa się też liczba tych, wiesz, czynności dookoła obozowych. Powiększa się też liczba umiejętności, które musisz mieć. Czyli pomijam umiejętność w ogóle, nie wiem, dobrania chociażby śpiwora do właściwej temperatury. Na forach internetowych czy facebookowych jest po prostu, są setki stron dyskusji na temat tego, jaki śpiwór będzie adekwatny do... I tu wpisz dowolne okoliczności. Lato, zima, wiosna, przełom wiosny i lata, przełom jesieni i zimy i tak dalej, i tak dalej. A jakiś śpiwór będzie odpowiedni do schroniska, nieocieplanej chaty, szałasu, wiaty, otwartego, nie wiem, spania bez namiotu i tak dalej. Więc to biwakowanie wymaga też takiego pewnego wyczucia na temat tego, jakie warunki napotkasz i jakim wyposażeniem to obsłużysz, mówiąc brzydko. Więc jest to taki dosyć spory przeskok, no ale też oczywiście dający dużo więcej wolności, bo nie jesteś zależny od sieci schronisk, pensjonatów, czy nawet jakichś takich schronów typu szałasy, tylko jesteś w zasadzie kompletnie wolny. No to zacznijmy może od sprzętu, bo dla mnie biwakowanie jest wtedy przyjemne, kiedy nie muszę ze sobą nosić 60-litrowego plecaka, który waży 20 kg, tylko jest to po prostu na lekko. Wspomniałeś o śpiworze. Dla mnie śpiwór puchowy najczęściej. On bardziej uniwersalny. Możemy dyskutować, to też żeśmy z Wojtkiem Kłapcią na ten temat rozmawiali, na temat puchu, no ale on jest będzie najbardziej uniwersalny, dlatego że można go mocno skompresować i będzie lekki, a cały czas rozmawiamy o tym, żeby spełnić te dwa kryteria. Oczywiście grubość tego śpiwora dopasowujemy do pory roku. Co później, oprócz śpiwora, namiot. Namiot, karimata. Lub tarp. Tak? Lub tarp. Dobry namiot, który nie kosztuje za wiele, no to powiedzmy będzie ważył tak, do okolicach 3 kg. Są lżejsze oczywiście, są takie dwuosobówki, które ważą 2 kg, tutaj cena już będzie rosła. Czyli mamy namiot gdzieś w tym przedziale wagowym lub tarp. Ja tarpa nie używam. Ja jestem fanem. Ty jesteś fanem. No właśnie, jakby kiedy mówisz o biwaku, jakby pierwsza rzecz, która przyjdzie pewnie nie tylko tobie, nie tylko mi, ale też w większości osób do głowy, to będzie ten
podstawowy zestaw, czyli namiot karimata śpiwór, tak to nazwijmy. I on rzeczywiście będzie podstawowy, dlatego że chyba wszyscy zaczynamy od tego typu biwaków. Obojętnie, czy to będzie, czy to będą warunki bardziej cywilizowane, czy mniej. Czy na przykład niektórzy z nas zaczynali biwaki od kempingów, pól biwakowych, miejsc położonych blisko schronisk, po to, żeby nabrać trochę doświadczenia, odwagi, śmiałości i przenieść się w trochę bardziej dzikie rejony. Ale jednak większość z nas zaczyna od tego podstawowego zestawu. Jak on powinien wyglądać? Zakładam, że jeżeli osoba nie ma doświadczenia w biwakowaniu, to nie rzuci się od razu na przykład na biwakowanie zimą, czy w wysokich górach, czy nie wiem, w Arktyce. Więc w tej sytuacji mówimy o biwaku w, nazwijmy to, w miarę przyjaznych środkowoeuropejskich polskich warunkach. I znowu niziny, wyżyny, Beskidy. To jest ten zakres. I na takie warunki nasz zestaw nie musi być ani bardzo drogi, ani bardzo rozbudowany, ani też nie musi być przystosowany do jakichś ekstremalnych warunków. Więc dla mnie pierwszym wyborem byłby stosunkowo lekki namiot. Znowu, chodząc po długich szlakach, dosyć mocno stawiam na lekkość, no ale znowu bez przesady. Jakby chodzenie na lekko to jest taki wybór pomiędzy wygodą marszu, a wygodą biwakowania. I te dwie rzeczy tak walczą ze sobą, no bo pomyślmy, chcesz pokonać, załóżmy, no bardzo długi szlak, no w polskich warunkach, główny beskidzki czy sudecki, masz przed sobą kilkanaście nocy, ale też masz przed sobą kilkanaście dni wędrówki, w czasie której będziesz musiał to wszystko nieść na plecach. Wtedy 3-kilowy namiot zamienia się w naprawdę konkretną cegłę. Myślisz, kurde, a może by wziąć mniejszy namiot? Zawsze to jednak ten kilogram mniej, tylko musimy pamiętać o tym, że ten lżejszy namiot spowoduje, że będzie ci lżej iść w ciągu dnia, ale może się okazać, że ten namiot będzie trochę za ciasny, trochę niekomfortowy, może nie da się go aż tak dobrze napiąć, nie będzie ci dawał dostatecznie dużo miejsca, żeby odpocząć i tak dalej, i tak dalej. Więc komfort twojego marszu w ciągu dnia będzie okupiony słabym komfortem twojego snu w nocy. Ty chodzisz sam, więc liczysz, że 3 kg będziesz ty mógł nieść. Na przykład. Często ludzie chodzą we dwójkę, więc to już jest tylko powiedzmy kilogram czy półtorej na osobę. Gdybym szedł sam, też chyba nie wziąłbym namiotu, albo wziąłbym po prostu bardzo lekki, już taki jednoosobowy, albo skorzystałbym wreszcie z twojego patentu, czyli tarpa. Tak, i to jest jakby dalszy etap. Natomiast jakby podstawą będzie ten namiot i to nie musi być jakoś kolosalnie drogi model, tylko zawsze warto sobie jakby wypośrodkować, co jest dla nas ważniejsze. No bo może się okazać, że na przykład ktoś uwielbia biwakowanie, po prostu wiesz, długie przesiadywanie wieczorem rano, a chodzenie po górach to tylko dodatek. No to takiej osobie nie będzie przeszkadzać ciężki model namiotu, ale on fajnie by był przestronny, komfortowy, wygodny, fajna wentylacja i tak dalej. Ale jakby zaczynamy od namiotu. I teraz na przykład w moim przypadku takim logicznym krokiem w miarę tego, jak chodziłem coraz więcej i na coraz dłuższe dystanse, była myśl, kurczę, fajnie byłoby mieć coś lżejszego. I tutaj jakby moja myśl szła w kilku kierunkach. Pierwsza rzecz to moje podstawowe schronienie, czyli namiot. Pamiętam przejście łuku Karpat i namiot, który ważył prawie 2 kilo, tylko na mnie samego. Natomiast po namoknięciu to było prawie 3. I teraz ten mokry namiot trzeba było jednak wrzucić do plecaka i nieść rano i nieść przez cały dzień 25 km po bardzo konkretnych górach. I w tamtym momencie myślałem sobie, kurczę, no dałbym dużo za coś lżejszego. Potem kolejny patent to były coraz lżejsze namioty i rzeczywiście stosuję to do dzisiaj, bo ten namiot, którego obecnie używam, to jest taki bardzo lekki MSR, po spakowaniu w całości ma około kilograma. Natomiast ten namiot ma też tą zaletę, że mogę go rozłożyć bez sypialni. To znaczy rozkładam sam tropik na stelażu i tak zwany footprint, czyli podłogę, co daje łącznie około 800 gramów. I to jest schronienie pełnoprawne. Ono chroni mnie kompletnie przed deszczem, a nawet używałem go zimą. W połączeniu z ciepłym śpiworem oczywiście. Więc 800 gramów okazuje się idealnym schronieniem. Natomiast idąc jeszcze krok dalej, od kilku sezonów, no już od 6 lat, jeżeli dobrze liczę, na większości moich wypraw używam właśnie tarpy, czyli tak naprawdę plandeki. Fragment odpowiednio ukształtowanej tkaniny. Czasami są to proste modele w kształcie po prostu prostokąta. Czasami są to modele bardziej rozbudowane, na przykład w kształcie takiego troszeczkę wciętego pięcio- lub sześciokątu.
co powoduje, że ten materiał po rozpięciu lepiej się układa albo lepiej układa się na przykład rozpięty między drzewami. Tarp jest patentem, który zaczęli stosować hamakowcy, bo pomiędzy dwoma drzewami rozwieszasz hamak, a nad tobą, nad hamakiem plandeka z materiału, która jest mniej więcej tak samo ciężka jak hamak, czyli waży tyle co nic. Natomiast w moim przypadku i w przypadku wielu osób tarp może być też swobodnie rozbijany na przykład tam, gdzie w ogóle nie ma drzew, czyli na kijkach. I to rozwiązanie z powodzeniem stosowałem nawet w dosyć trudnych warunkach, na przykład na przejściu Alp, gdzie miałem dosyć silne wiatry i już temperatury spadały mocno poniżej zera, gdzie padał na mnie śnieg. Spędziłem 2 miesiące wyłącznie pod tarpem. I były momenty takie, powiedziałbym, niekomfortowe, ale te momenty niekomfortowe na biwaku odpłacała mi waga tego całego zestawu. Mój tarp ważył około 400 gramów. No i w ten sam sposób, tak podobną trochę ewolucję przeszedłem w przypadku śpiwora, gdzie zaczynałem od dosyć dużych, ciężkich, syntetycznych modeli, kończąc w tej chwili na bardzo lekkim, właśnie to co wspomniałeś, puchowym śpiworze. Wiele osób powiedziałoby, że puch źle sprawdza się w warunkach permanentnej wilgoci. Waham się z jakąś kategoryczną odpowiedzią, ale powiedziałbym, że w moim przypadku nie jest to problem. Po pierwsze dlatego, że wybrałem śpiwór z puchem tak zwanym hydrofobowym, czyli zabezpieczonym dodatkowo przed wilgocią. A po drugie dlatego, że jakby wypracowałem sobie taką nawet podświadomą tendencję do tego, żeby ten śpiwór jednak chronić przed wilgocią. Czyli w czasie wędrówki trzymam go w naprawdę szczelnym worku. Nawet gdybym wpadł do rzeki, śpiwór byłby cały. Suchy. Natomiast w momencie, kiedy biwakuję, też staram się, aby tym śpiworem, na przykład kiedy wilgoć kondensuje się na ściankach namiotu czy tarpu, żeby tym śpiworem nie ocierać się o ten materiał. I na przykład z puchowym śpiworem swobodnie przeszedłem Traverse Alp, gdzie przez, myślę, 3 miesiące, przez 3 tygodnie, może nie z rzędu, ale jednak przez 3 tygodnie szedłem w bardzo wilgotnych warunkach, już taka deszczowa alpejska jesień, albo w dosyć wilgotnych warunkach Islandii. W obydwu tych przypadkach śpiwór sprawdził się znakomicie. A w jaki sposób właśnie pod tarpem chronisz ten śpiwór? No bo moje wyobrażenie, nie mówię, nie używałem tarpu, ale mówisz wiatr, śnieg, nie dostaje się ten śnieg pod tarp? Magią tarpu jest fakt, że możesz rozbić go na więcej niż jeden sposób. W przypadku namiotu czasami możesz rozbić go tylko w jednej konfiguracji. Ewentualnie możesz, tak jak ja w przypadku tego mojego lekkiego MSR-a, mogę właściwie wybrać 2 warianty, czyli namiot kompletny albo tylko tropik rozpięty na stelażu. Jest też trzeci wariant. Przy idealnej pogodzie, na przykład w pustynnych warunkach, możesz rozbić samą sypialnię. Ona służy ci wtedy jako moskitiera, a ty przez moskitierę widzisz po prostu niebo. Natomiast tarp możesz rozbić na kilka, chyba kilkanaście sposobów. Nawet nie testowałem ich wszystkich. I ponieważ jest to po prostu odpowiednio ukształtowany fragment materiału, możesz obniżyć na przykład jedną jego część od strony wiatru albo od strony deszczu. Możesz w ogóle zamknąć tarp, ale to jeżeli on jest dostatecznie duży, to raczej większe modele. Możesz też zamknąć go częściowo. I regularnie zdarza mi się, że ustawiam tarp w kształcie po prostu daszka rozpiętego między 2 kijkami trekkingowymi w formie takiego, no właśnie, daszka. Natomiast gdy pada deszcz, tylko z jednej strony, mogę go ustawić całą powierzchnią do tego deszczu, tworząc rodzaj takiego dużego zadaszenia, albo jedną, czy właściwie z 3 stron opuścić go ku ziemi, zostawiając tylko jeden niewielki otwór. Fakt, że jest to kawałek materiału, powoduje, że mogę kombinować, mogę niejako grać tymi wymiarami, obniżając, podwyższając każdy z nich. Tak samo w przypadku bardzo silnego wiatru, który przy tarpach jest kłopotliwy. Czasami wystarczy, że rozbijesz się w miejscu troszeczkę zagłębionym i rozbijesz ten tarp szeroko, ale nisko nad ziemią, co powoduje, że on po prostu nie powstaje żagiel. Nie powstaje żagiel i on ma wtedy mniejszą powierzchnię, przekrój czynny, by powiedzieli fizycy, który może atakować wiatr. Oczywiście w momencie wymaga to praktyki i nie chcę mówić, że jest to zabawa dla kogoś kompletnie początkującego. Ja na przykład miałem taki moment, gdzie na przejściu Pirenejów miałem ze sobą tarp
i nie wiedząc jeszcze za bardzo, jak działa taki żagiel w przypadku silnego wiatru, po prostu rozbiłem się po środku pustego krajobrazu. W takich warunkach mocno, bym powiedział, tatrzańskich. Taki cyrk polodowcowy zasypany głazami. No i w nocy przez taki cyrk wiatr po prostu leciał z całą siłą, a pech chciał, że ja ustawiłem tarp bokiem do wiatru, co oznaczało, że brał te podmuchy całą swoją powierzchnię. W pewnym momencie odciągi wiało na tyle mocno, że wiatr wyszarpywał odciągi spod kamieni, no i tarp zamieniał się po prostu w hulającą szmatę nad moją głową. Ja, doprowadzony do ostateczności, przytrzasnąłem materiał tarpu kamieniami i pech, kolejny podmuch wiatru szarpnął materiałem na tyle mocno, że kamień został w miejscu, ale zadziałał jak ostrze, które wyrwało w 3-metrowym tarpie taką jednometrową poziomą dziurę. Nie był to na szczęście duży problem wtedy, bo ona była tuż przy krawędzi, więc po prostu tarp trochę stracił na funkcjonalności. No ale to był mój błąd. Rozbiłem go w nieodpowiedniej konfiguracji i ustawiłem go bokiem do wiatru, co w przypadku namiotu też jest błędem. W tej chwili zrobiłbym to oczywiście zupełnie inaczej, no ale człowiek uczy się na błędach. Ważne, żeby popełnia się tylko raz. Więc jest to czasami złożony proces, ale mimo wszystko ja uważam, że warto pójść w takie lekkie schronienie. Bardzo często namawiam moich czytelników, uczestników moich warsztatów do spróbowania tarpów, bo komfort snu pod nim moim zdaniem nie różni się specjalnie od snu w namiocie, może poza mniejszą prywatnością. Insektami jeszcze. I insektami, które też nie są problemem moim zdaniem. Przynajmniej dla mnie one nigdy nie były problemem. No w górach jest ich mniej. Jest ich mniej, a też ja na przykład nie wyjeżdżałem z tarpem, dajmy na to, do Skandynawii latem. A tam rzeczywiście tarp mógłby być problemem, wtedy uzupełniłbym go o moskitierę. Natomiast namawiam generalnie do spróbowania noclegu pod tarpem, bo komfort nie jest dużo mniejszy, a komfort niesienia na przykład 400 gramów zamiast 2 kilo jest bardzo, bardzo ta różnica jest bardzo duża, zwłaszcza kiedy mówisz o trasie rzędu setek kilometrów. Więc mamy już umówiony śpiwór, mamy umówione schronienie, namiot czy tarp. Trzecia ważna czynność podczas biwakowania to jest gotowanie. Ja jestem zwolennikiem takiej kuchenki, jak tutaj stoi, widzowie ją widzą, słuchacze podcastu mogą zobaczyć w sklepie. To jest Covea Alpine White, Alpine Pot White dokładnie, patent JetBoila, czyli zintegrowana kuchenka z palnikiem. Dzięki temu oszczędza się bardzo dużo energii gazu w takiej kuchence plus szybkość gotowania. Tam jest taki radiator jeszcze dodatkowo, który wychwytuje tę uciekającą energię i powoduje, że naprawdę szybko się gotuje. Drugi patent, który stosuję, to jest lekki bardzo palnik, czyli na przykład Covea Super Light 60 gram plus menażka czy kubek litrowy, tytanowy, stalowy. No i trzeci patent to jest niegotowanie w ogóle. W ogóle. No ja jestem... Używam wszystkich trzech. W zależności od okoliczności w zasadzie powinienem powiedzieć. Dlatego, że chyba coraz bardziej doceniam tego typu wynalazki, jak właśnie te zintegrowane zestawy. One szczególnie zimą są bardzo korzystne. Tak? Albo w górach wysokich. Tak, oczywiście. O właśnie, gdzie jednak gotowanie jest trudniejsze. Tak. Plus doceniłem to szalenie, no JetBoila używałem na zimowym trawersie Islandii, gdzie przez 5 tygodni w śnieżnym krajobrazie i chyba tylko dwa razy miałem dostęp do wody takiej płynącej w stanie ciekłym. A cała reszta to było topienie 5 litrów wody ze śniegu każdego dnia, rano i wieczorem po te 2-3 litry. Więc wtedy oszczędność gazu gra kolosalną rolę. No i wtedy taki zintegrowany system. To może być właśnie Alpine Pot White, to może być JetBoil, to może być na przykład któryś z patentów MSR-a typu reaktor. Ostatnio bardzo lubiana przez himalajstów. Chodzi o to, żeby ten zestaw był zintegrowany, bo tak naprawdę oznacza to mniejszą ucieczkę, dużo mniejszą ucieczkę ciepła. Natomiast znowu coś za coś. Płacisz za to trochę wagą tego całego zestawu. Dlatego, że mój drugi zestaw, który zabieram zazwyczaj na zwykłe, nazwijmy to, trekkingi,
to jest ta lekki, ten lekki palnik, o którym wspomniałeś. To jest dokładnie 59 gramów, zważony osobiście. I stalowy kubek. Cały zestaw mam idealnie dobrany, bo do prostego stalowego kubka, który ma 1 litr, jestem w stanie zmieścić cały mój wieczorny czy poranny posiłek. Jednocześnie do takiego kubka na dno trafia maszynka, która mieści się w zagłębieniu kartusza. Kartusz wstawiam do kubka i mam idealnie zintegrowany zestaw. No, po prostu wszystko, jakby cała pusta przestrzeń się wypełnia. Natomiast mimo, że ten zestaw jest bardzo lekki, to jest wtedy no 150 gramów mniej więcej, ucieczka ciepła z takiego palnika, nawet niewielkiego, no bo dookoła tak. Oczywiście możesz ustawić osłonę, na przykład taki z bardzo lekkiego, taki lekki arkusz jakby folii czy cienkiej blachy aluminiowej i on wtedy jest ekranem, który nie tylko odbija, ale przede wszystkim kumuluje ciepło, sprawiając, że ono nie ucieka totalnie na boki, ale opływa. I chroni przed wiatrem. To tak, jest ważne. To tam tak. Mamy dużą, bardzo dużą stratę. Tak, chroni przed wiatrem i jednocześnie to ciepło na zasadzie takiego komina przepływa dookoła naczynia. Więc taki zestaw w moim przypadku waży około 150-160 gramów, ale jest on mniej wydajny, to znaczy straty ciepła są większe, niż w takim patencie jak tutaj ten Covey czy JetBoil. Z kolei kuchenka zintegrowana sama w sobie to jest około 350-400 gramów, ale dostajesz tutaj dużo większą oszczędność paliwa. Który patent wybrać? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo to zależy czego szukasz. Jeżeli wędrujesz na bardzo długie dystanse, być może będziesz chciał wybrać patent jak najlżejszy. W tej sytuacji leciutka maszynka i leciutkie naczynie spowodują, że po prostu twój plecak stanie się trochę lżejszy. Kumulując w ten sposób takie oszczędności na wadze, możesz zaoszczędzić nawet kilka kilogramów w twoim bagażu. Z drugiej strony to jest okupione tym, że częściej musisz wymieniać kartusze z gazem. W warunkach, gdzie paliwo jest trudno dostępne, być może bardziej będzie ci zależało na oszczędności paliwa, a nie na tym, żeby dźwigać mniej. Więc w sytuacji na przykład jakiegoś wymagającego trekkingu, strzelam, w jakichś dzikich górach, czy to będzie Kaukaz, czy Himalaje, czy Azja Centralna, gdzie gaz możesz kupić tylko raz w dużym mieście, a potem przez miesiąc już go nie dostaniesz, no być może opłaci ci się wziąć cięższą kuchenkę, ale taką, która oszczędzi ci paliwo. No, niebagatelne jest też to, że te kuchenki zintegrowane nie tylko oszczędzają paliwo, ale też skracają czas gotowania, bo są mniej czułe na wiatr, to przekazywanie ciepła jest lepsze, więc gotowanie litra wody nie zajmuje ci 10 minut, tylko 3. Więc to też przekłada się trochę na oszczędność czasu, jeżeli wracasz, czy dochodzisz do obozu po całym dniu wędrówki, jesteś mocno zmęczony, to nie masz ochoty jeszcze wkurzać się na to, że woda gotuje się w żółwim tempie. Więc to jest zawsze taka, powiedzmy, trochę walka. Wydaje się, że tych 200-300 gramów różnicy to nie jest dużo, no ale jednak na długich dystansach ta waga się dodaje i po prostu warto zadać sobie pytanie, czego poszukuję. No i trzeci patent, o którym wspomniałeś, czyli chodzenie bez niczego. No większość osób prawdopodobnie trochę nie wyobraża sobie biwaku bez tego ciepłej zupy, jakiegoś ciepłego dania na zakończenie dnia, czy ciepłej owsianki na start. I w pełni to rozumiem, bo jakby no, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a poza tym dobre paliwo powoduje, że jednak no, idzie się łatwiej i przyjemniej po prostu. Więc chodzenie kompletnie bez kuchenki jest trochę taką no, sztuką dla tych, którzy rzeczywiście chcą to robić. Natomiast jest to oczywiście możliwe i zawsze mi przychodzi do głowy szereg moich szlaków, takich krótszych szlaków w Polsce, ale też i głównego szlaku beskidzkiego. Planowałem zrobić GSB w bardzo krótkim czasie i z bardzo lekkim plecakiem i nie zabrałem ze sobą kompletnie nic do gotowania. Jedyne co miałem to lekki nóż i lekka łyżka. No i patent polegał na tym, że na takich szlakach polskich, tak to nazwijmy, gdzieś w Beskidach czy Sudetach, zawsze masz prawdopodobnie jakąś miejscowość. Nawet jeżeli to jest weekend, nawet jeżeli jesteś gdzieś w środku gór, to mimo wszystko co dwa dni? Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że raz na dwa dni na pewno zejdziesz do jakiejś miejscowości. Nawet jeżeli idziesz przez jakiś, nie wiem, Beskid Niński, czy jakieś takie bardziej odległe masywy gdzieś w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie masz czasami długie przebiegi poza wsiami,
to mimo wszystko raz na dwa dni zejdziesz do wsi, do jakiejś miejscowości, a w ostateczności po prostu zajrzysz do schroniska. I chcąc iść na bardzo, bardzo lekko, po prostu możesz bazować na tym, co znajdziesz po drodze. Oczywiście wymaga to pewnej elastyczności. Na przykład na moim GSB robiłem w ten sposób, że nie trzymałem się ściśle godzin posiłków. Nie było tak, że wstaję rano i jem śniadanie i na przykład docieram do mety danego dnia i jem kolację i idę spać. Nie, bywało tak, że na przykład wstaję, wrzucam jakiegoś batona tak na szybko, żeby tylko napełnić żołądek nad ranem. Schodzę 5 kilometrów do najbliższej miejscowości i dopiero tam jem taki prawdziwy poranny posiłek. Zdarzało się, że na przykład idąc szlakiem o godzinie 16 mijałem schronisko, a potem przez kilka godzin nie miałem nic. Więc zachodziłem do tego schroniska, jadłem konkretny wieczorny już posiłek, odpowiednik kolacji, a potem jeszcze przez 4 godziny szedłem, ale wiedząc, że nie muszę już jeść na koniec dnia tego dobrego, dużego posiłku, no bo już że tak powiem, był zaliczony. Docieram na miejsce biwaku, wrzucam znowu jakiegoś batona na noc, że tak powiem, i idę spać. Więc takie spanie, takie chodzenie bez niczego wymaga pewnej elastyczności, wymaga takiego improwizowania. Nie jest możliwe wszędzie. Nie jest możliwe wszędzie, natomiast jeżeli chodzisz po polskich górach, umówmy się, że raczej cywilizowanych, bardzo proszę. Wszystkie te patenty, o których powiedzieliśmy, można sobie zacząć sprawdzać nie od razu od dwutygodniowych wycieczek, tylko od weekendowych czy trzydniowych, tak. I sprawdzać, co nam najbardziej odpowiada, co się sprawdza, nauczyć się tego. Tak, absolutnie tak. I często, kiedy ludzie pytają mnie, jak zacząć przygodę z długimi dystansami, czy w ogóle z wędrówkami górskimi, moja odpowiedź jest zawsze ta sama i niezmienna. Zaczynaj od, rób to małymi krokami, poznawaj siebie i góry małymi krokami. Zacznij od weekendowych wypadów, nawet z noclegami w schroniskach. Później przejdź na, dopiero potem spróbuj weekendowego wyjścia w góry z własnym sprzętem biwakowym. A jeżeli to sprawi ci frajdę, to wydłużaj trochę swoje dystanse. Jeżeli przejdziesz kilka takich szlaków, każdy z nich po 7-8 dni z własnym sprzętem, to naprawdę jesteś gotowy w tym momencie na konkretny długi szlak, GSB albo jeszcze więcej. Co jeszcze wrzucamy do plecaka? Zapasową bieliznę. Zapasowa bielizna. Ale bez przesady. Tak. Z kosmetyczką również bez przesady, chyba że mamy jakieś szczególne wymagania. Ale no to, co znajduje się w moim plecaku i to, czego używam na biwakach, to tak naprawdę kawałek mydła, szczotka pasta do zębów. Czasami, jeżeli warunki są no, bardzo letnie, bardzo słoneczne, to będzie to krem przeciwsłoneczny. Aczkolwiek nawet kiedy chodzę w krótkim rękawku i zasłoniętą głową, a osłony nie mam za wielkiej, to wolę mieć czapkę z daszkiem, niż smarować się kremem, który prawdopodobnie i tak wypoce. Trochę papieru toaletowego i być może pomadka do ust. No i w zasadzie to wszystko. No bo odzież ja zawsze nie używam więcej odzieży podczas biwaków niż to, co potrafię w ciągu dnia założyć. Rzadko biorę coś, co nie wiem, wieczorem ubiorę grubą połówkę. Raczej to są rzeczy, które ubieram gdzieś na szczycie, podczas postoju, podczas gotowania, nic więcej nie biorę. Być może. No, prawdopodobnie fajnie byłoby wziąć jakąś dodatkową bluzę czy jakiś taki sweter puchowy. Moim ulubionym typem jest taki syntetyczny, lekki, dosyć cienki, ale jednak ciepły, nie wiem jak to nazwać, taki sweter puchowy, syntetyczny. Tak. Taki sweter syntetyczny bym powiedział, który dodaje mi tych kilka stopni, na przykład na wieczornym biwaku, kiedy siadam przy ognisku czy przy maszynce i jednak, nie wiem, gapię się w gwiazdy czy rozmawiam ze znajomymi. Te 3 godziny wieczorem potrafią trochę wychłodzić. Przy bezchmurnym niebie temperatura spada szybko, więc coś cieplejszego na biwak warto mieć. Nie można wejść do śpiwora. Ewentualnie tak, wchodzisz do śpiwora. Plus nawet jeżeli to jest środek lata, to jednak czapka, rękawiczki mimo wszystko, bo nawet latem potrafi być dosyć chłodno. Więc pewien minimalizm jest tutaj potrzebny, jeżeli mamy to robić przyjemnie. Dla mnie ta waga jest strasznie ważna zawsze przy tego plecaka. No, strasznie nie lubię przy tych właśnie wielodniowych trekkingach za dużo nosić. Zabiera mi to całą przyjemność, dlatego już nie, na przykład nie noszę ciężkich aparatów fotograficznych. Staram się już robić zdjęcia czymś innym. A w moim przypadku to tak różowo nie wygląda. Zdjęcia są ważną rzeczą przy moich wyprawach, więc mimo wszystko jednak szarpię tą elektronikę. Chociaż znowu przerzuciłem się na raczej lekką. Natomiast poza tym sprzętem, o którym wspomnieliśmy, czyli takim zasadniczym sprzętem do biwakowania i gotowania, de facto, żeby biwakować w górach,
Znaczy, mówimy tutaj biwakować w górach, ale tak naprawdę chodzi nam o to, że idziemy przez góry na przykład przez jakiś dłuższy czas i z tych gór nie wychodzimy. Na przykład nie zatrzymujemy się w schronisku czy pensjonacie gdzieś na nizinach. Więc na takim dłuższym szlaku potrzebujesz de facto tego samego, co na szlaku jednodniowym. Uzupełniasz to tylko o ten sprzęt biwakowy plus potencjalnie o właśnie co, paliwo. Tak naprawdę nie potrzebujesz dużo więcej niż na wycieczce jednodniowej. No ja jeszcze biorę zapalniczkę jako alternatywne źródło zapalenia kuchenki. To po przygodzie, kiedy właśnie piezo mi się wygięło i straszyłem się, za chwilkę nie będzie posiłku. Na szczęście to piezo jest wykonane z takich, najczęściej z takich materiałów dosyć elastycznych, że można je odgiąć i ono dalej działa, ale gdybym stało się tak, żebym go nie odpalił kuchenki, to zostaje bez posiłku, koniec wycieczki, trzeba szybko schodzić, wracać, to mam uraz taki, to noszę. Też mam podobnie. Częściowo po tym, jak przeczytałem kiedyś relacje z dwóch turystów, którzy nielegalnie oczywiście zapragnęli nocować w pobliżu wierzchołka Rysów, gdzieś tam weszli wysoko pod Rysy i odwodnieni, zmęczeni rozbili namiot czy płachtę, po czym okazało się, że nie mają zapalniczki. Próbowali krzesać iskry, uderzając rakiem o skałę. Niestety nie udało się to, więc całą noc i następny ranek spędzili, że tak powiem, o suchym pysku. Nie udało im się w ogóle roztopić tego śniegu, który mieli dookoła. Więc bardzo na to uważam, ale mimo wszystko zapalniczkę biorę ze sobą nawet na zwykłą kilkugodzinną wycieczkę. Tak samo jest z latarką. Latarka będzie ci potrzebna na biwaku. No, możesz dojść na obozowisko w nocy, możesz potrzebować latarki, prawie na pewno będziesz jej potrzebować w nocy w namiocie. Być może potrzebujesz jej czasami do jakichś takich sytuacji awaryjnych, więc latarka, ona zawsze wyląduje w moim plecaku, nawet na krótkiej wycieczce. Natomiast tam, gdzie planujesz biwaki, ona w zasadzie będzie niezbędna. Kolejnym tematem, dosyć poważnym, można go w ogóle jako osobny podcast nagrać, to jest teraz jedzenie. Co i na tym biwaku jeść. Każdy musi dostosować tutaj do swoich preferencji. Natomiast też trzeba patrzeć na to, żeby to mało ważyło. No, dlatego ja nie noszę nic, co zawiera w sobie tak naprawdę wodę. Wodę. Ja jestem dużym fanem liofilizatów, ale też nie chodzę na takie długie wycieczki jak ty. Cukinia, bakłażan, pomidory. No ale te liofilizaty są dosyć wygodne, prawda? Wydłużenie wycieczki tak naprawdę o każdy dzień to jest, nie wiem, 500 gram więcej bagażu. Tak. Ja też dbam o tą kaloryczność, czyli rano lubię zjeść jakieś musli, jakąś owsiankę. To kiedyś tego nie lubiłem, ale to daje dosyć duży power i dosyć długo mnie trzyma. No później w ciągu dnia jakieś batony. Co ty jesz? W sumie podobnie, aczkolwiek staram się trochę, żeby ta dieta była urozmaicona. Nauczyły mnie tego właśnie długie dystanse. Zdarzyło mi się sytuacji, gdzie po kilku tygodniach wyprawy, takiego intensywnego chodzenia, czuję się super, świetnie i nagle nadchodzi taki, to nie była taka ściana jak u maratończyków, tylko taki dziwny, powolny zjazd, trwający nawet kilka dni, podczas którego czułem, że na podejściach bardziej się męczę, idę wolniej, kondycja już nie ta, muszę więcej odpoczywać. Po kilku takich wyprawach zdałem sobie sprawę, że to jest kwestia diety i że wciąganie samych słodkich węglowodanów na dwumiesięcznej wyprawie, to niestety, ale na tym długo pan nie pojedzie, panie Łukaszu. I wtedy zaczęła się świadoma dieta na wyprawach, a tak naprawdę ich parę lat temu. Więc staram się, żeby ten jadłospis był urozmaicony. Takim modelowym przykładem może być na przykład moje ostatnie przejście Islandii zimą, gdzie do diety przyłożyłem dosyć dużą wagę. To będzie może trochę ekstremalny jadłospis, dlatego że szedłem zimą w warunkach arktycznych, przy niskich bardzo temperaturach. Potrzebowałem też bardzo dużo kalorii, ale na bazie takiego jadłospisu ktoś inny mógłby, że tak powiem, układać swój własny. Poranek to była dla mnie albo owsianka. W warunkach letnich często to jest owsianka. Natomiast w warunkach zimowych łatwiejsza w przygotowaniu jest taka porcja pire ziemniaczanego z proszku. W Polsce czasami trudno to dostać, za granicą, zwłaszcza w Europie Zachodniej, niezwykle łatwo. To na przykład jest wzbogacone serem. Bardzo często robiłem tak, że w takim litrowym naczyniu po prostu zalewałem porcję pire ziemniaczanego z serem. Kilka minut i dostawałem fenomenalne danie.
bardzo takie, bardzo kaloryczne i też dosyć różnorodne, jeżeli chodzi o składniki. I na tym byłem w stanie te pierwsze kilka godzin porannego rozpędu przetrwać. Różnorodne? Pire i ser, to mam dwa składniki. Tak, ale mam na myśli to, że w tym momencie masz tłuszcz, białko i węglowodany okay. w całkiem fajnych proporcjach. Zwłaszcza kiedy tego sera jest tak naprawdę, naprawdę dobrze dużo. Nie wolno przesadzić, bo wtedy dostajesz takie bardziej fondue szwajcarskie, ale odkryłem, że tak, to jest coś. W ciągu dnia trzymam taki pewien reżim, który polega na tym, że mniej więcej co godzinę, półtorej zatrzymuję się na coś do przekąszenia. Bardzo często oczywiście możemy korzystać z naszych własnych rezerw organizmu, ale warto pamiętać, że na przykład intensywne podejście, takie intensywne jak na przykład jakiś szczyt tatrzański czy alpejski, może wyciągać z ciebie dobrych 500-600 kilokalorii na godzinę. To jest tabliczka czekolady. Więc teoretycznie zjedzenie tabliczki czekolady co godzinę w takich intensywnych warunkach wcale nie jest przesadą. Więc co godzinę, półtorej przysiadam na jakiegoś batona, kawałek, połówkę czekolady na przykład. Czasami są to jakieś suszone owoce, orzechy. Znowu, niech to nie będzie jakby czysty cukier, ale niech to będzie coś, co zawiera trochę błonnika, który jest jednak nam potrzebny. Coś, co zawiera różne składniki. Orzechy są moim zdaniem takim trochę niedocenionym, a naprawdę znakomitym rodzajem jedzenia, które jest kaloryczne, bogate w białka i tłuszcze i bardzo zdrowe. Jak byłem w Syberii właśnie, to lokalni przewodnicy przygotowywali nam zestawy takie na cały dzień i to jedzenie, powiedzmy też tu żarcie, nazwijmy to tak, w ciągu dnia, ono składało się głównie z orzechów. I to jest bardzo zdrowy i zrównoważony prowiant. Oczywiście, jeżeli, znaczy mówimy tutaj o biwakowaniu, ale jeżeli idziesz na wysoki szczyt, wysoki, naprawdę wysoki, typu jakiś 4-5-tysięcznik, to lepsze będzie paliwo z większą zawartością węglowodanów, bo spalenie węglowodanów daje może mniej energii, ale też wymaga mniej tlenu i wody. Więc w warunkach wysokogórskich to musisz iść trochę bardziej w kierunku węglowodanów, ale jeżeli mówimy o warunkach, nazwijmy to, polskich gór, to swobodnie możesz korzystać z takich przekąsek jak orzechy. Albo na przykład chałwa, która de facto jest albo sezamem, albo orzechami w postaci takiej zmielonej. Bardzo dużo lepiej przyswajalna, naprawdę fenomenalna. Bardzo żałuję, że Polacy nie tak rzadko używają jej na szlaku. Ja na szlakach używam jej bardzo często. To, co mówiłeś o tej częstotliwości spożywania tych no nie może nie posiłków, ale nazwijmy uzupełnienia kalorii. Jest to strasznie ważne. Ja na przykład czasami zimą, czy gdzieś tam na wyższych partiach używam żeli. Raczej nic innego mi nie za bardzo wchodzi. No ale trzeba pamiętać właśnie też, żeby te żele uzupełniać co godzinę, bo jak się spóźnisz o następną godzinę czy dwie nie weźmiesz czegoś, no to jak mówisz, czasem jest ściana, po prostu jest nagły zjazd. Czasami to widzę wśród kolegów, z którymi chodzę, którzy o to nie dbają, ciągną dobrze do momentu pewnego, w którym nagle tracą energię. No i wtedy mówię, kurde, dlaczego nie jadłeś? Nie? Tak. Tak, i pamiętam opowieść Marty Naczyk, dietetyczki właśnie z Formy na Szczyt, z którą jakby też dużo dyskutowałem na temat mojej diety i też diety takiej wysokogórskiej. Ona też uświadomiła mi, ile kalorii możesz spalać na takim intensywnym podejściu. Oczywiście jest to kwestia bardzo często praktyki. Pamiętam może moje wejścia na przykład na Blanka czy na Elbrus, gdzie po zejściu, po 12 godzinach w akcji okazywało się, że ja zjadłem 3 batony. Ale to można powiedzieć, że no, to wynikało z mojego już takiego pewnego wyczucia i znajomości swojego organizmu. Ale to, co ja sam mówiłem też moim klientom na takich szczytach, to, że słuchajcie, miejcie ze sobą te przekąski nawet poupychane. Mówię tutaj o upychaniu ich naprawdę w kieszeniach, w kieszeniach na boczne plac, kieszonki plecaka i tak dalej. Pas piersiowy. Tak, tak. Więc masz na przykład 6 takich batonów upchniętych, nie wiem, po godzinie podejścia chcesz zmienić rękawiczki, czy coś schować do kieszeni, czy wyciągnąć aparat? O, przypadkiem znalazłem tego batona, chrum, chrum. I to bardzo pomaga, bo nie musisz ściągać plecaka, gdzieś tam specjalnie grzebać w jakiejś kieszeni, w jakimś pokrowcu. Zawsze to jest schowane dużo głębiej niż byś chciał. Niech to będzie na wierzchu i niech to będzie gotowe do użycia jeszcze zanim w ogóle będzie potrzebne.
No jeżeli mówimy o jedzeniu, to tak samo warto pamiętać o nawadnianiu. Nie chodzi tylko o dni upalne, ale też o dni bardzo mroźne, bo zimą i na wysokości również tracimy sporo wody. Dla mnie taki na przykład 1000-metrowy skok na Elbrus i z powrotem pokazywał, że 2 litry ciepłego napoju w termosie to jest na styk, a wręcz trochę za mało na mnie samego, nie licząc innych członków zespołu. Więc to nawadnianie w trudnych warunkach jest również szalenie ważne i ono może uderzyć w ciebie taką właśnie ścianą, nawet szybciej niż utrata kalorii. Zależy, jakie to jest tempo, ale ja na pewno przy takim intensywnym, szybkim tempie gdzieś, kiedy pokonuję w ciągu dnia, nie wiem, ponad 1000 metrów, 1200, powiedzmy 1300, to mam wrażenie, że w ciągu dnia spokojnie muszę 4-5 litrów przyjąć. Prawda? Tak. Nawet jest oczywiście z to mniej, wieczorem to potem uzupełniam, no ale rzadko biorę więcej niż litr, chociaż ostatnio zacząłem brać już 1,5, bo widziałem, że takich, ale to przy takich dłuższych, na przykład kiedy muszę zrobić 2000 metrów przewyższenia w ciągu dnia, no to muszę brać więcej, bo jak z tym jedzeniem, po prostu jak nie piję, to wyraźnie widzę, że nagle po prostu spada mi tempo podchodzenia. I tutaj też wracamy do tego, o czym, jakby od czego zaczęliśmy, czyli do biwakowania. Możesz częściowo podchodzić czy wspinać się na kredyt. To znaczy, ja wiem, że mogę jeść mało w czasie akcji górskiej i na dużej wysokości jedzenie tak bardzo mi nie wchodzi. Dokładnie, mam tak samo. Ale, tak, ale nie czuję jakichś takich konsekwencji z tego powodu. Nie zwalniam, nie uderzam, nie zderzam się sam ze sobą. Natomiast ten kredyt muszę potem uzupełnić po zejściu do bazy, czyli znowu warto mieć no właśnie, o tej bazie możemy powiedzieć. Wieczorem, na cudzysłowie baza, tak? Bo mówimy cały czas o biwakowaniu, czyli rozbijasz się wieczorem. Co wtedy? Ja na przykład jeden liofiliza dla mnie to jest za mało. On ma tam około 500 kalorii, 450, to jest dla mnie za mało wieczorem. Taki patent stosowałem, że dokupywałem sobie, nie chciałem jeść, nie wiem, znowu kolejnej porcji makaronu czy ryżu. Dobrze mi wtedy wchodził taki deser. Ten deser ma zawsze około 450 kalorii, więc to już się robił solidny posiłek. Kiedyś wspomniałeś mi też o kaszy instant, tak? Tak. Tego nie stosowałem jeszcze, ale dosypać do liofilizatu taką kaszę, wlać więcej wody, żeby tak dla tej kaszy wystarczyło, no i znowu dodajesz sobie 200-300 kalorii. Tak, to jest trochę kłopotliwe, bo jakby tą kaszę oczywiście kupuję osobno. Ostatnio ku mojej przykrości zauważyłem, że w moim ulubionym sklepie jej nie ma. Natomiast nie jest żadnym problemem zamówienie przez internet w ilości no niemal półhurtowej. I na przykład przed zimowym trawersem Islandii spędziłem 0,5 dnia w swoim pokoju, otwierając każdego liofa, dosypując do niego jakieś 100-120 gramów takiej kaszy. I w tym momencie cały posiłek miał nie 500, a 900 kilokalorii. Jeżeli potem w trakcie biwaku, tam gdzieś w głębi Islandii, dorzucałem do niego odrobinę tłuszczu, niech to było masło czy oliwa, to nagle dostaję posiłek, który ma 1000 kilokalorii. A zdarzało się, że po takim długim dniu wciągałem właśnie takie 1000 kilokalorii, a potem po pół godzinie kręcenia się w namiocie tak rozglądam się, kurczę, a jeszcze ta czekolada wpadnie. To w ogóle wspomniałeś kiedyś, że nawet potrafisz się w środku nocy obudzić i zjeść czekoladę, ponieważ nie jesteś w stanie w takim intensywnym, długoterminowym, tak, w wielodniowych tak szlakach, nie jesteś w stanie uzupełnić tych kalorii w czasie posiłków takich. Tak, organizm jakby musi je przepracować i rzeczywiście zdarza mi się to, nie podczas może normalnego trekkingu, ale w takim bardzo, no i zimowa Islandia była bardzo takim energetycznym miejscem, w tym sensie, że marsz, kiedy ciągniesz 50-kilowe sanie, idziesz na nartach, jedziesz w śniegu i pod wiatr, to jest jednak wydatek potężnej ilości energii. I wtedy rzeczywiście zdarzało mi się, zwłaszcza w drugiej połowie wyprawy, że zaczynałem jechać na kredyt, co oznacza, że jedzenie przeznaczone na kolejny dzień zjadłem dzisiaj. Miałem na szczęście rezerwę chyba 3 czy 4 dni, ale pod koniec trawersu, który trwał, znaczy wyżyny Islandii przechodziłem przez dokładnie 31 dni. Teoretycznie powinienem mieć tam chyba 4-dniową rezerwę, w praktyce miałem jej na 0,5 dnia, bo jadłem właśnie na kredyt. Więc no jest to też kwestia praktyki, tak? Zobaczyć ile czego możesz zjeść, musisz zjeść, wiesz co ci smakuje. W moim przypadku bardzo często na takich właśnie trudnych wyprawach koniec dnia to jest taki liofilizat wzbogacony o coś tam,
na przykład o tą kaszę instant. W przypadku wypraw takich długodystansowych, ale w terenie, nazwijmy to cywilizowanym, czy niech to będzie Łuk Karpat, czy przejście Pirenejów, czy Alp, czyli takie miejsce, gdzie robisz zakupy w trasie, oczywiście bazowałem na tym, co mogłem znaleźć w sklepach w miastach po drodze. Natomiast przy odrobinie inwencji i kiedy poświęcisz chwilę na przeszperanie półek w supermarkecie, bez problemu znajdziesz coś, co będzie na przykład pozbawione wody, a jednocześnie do zagotowania w ciągu 5 minut. Zdecydowanie nie polecam nic takiego typu, nie wiem, ryż, który musisz gotować 20 minut, a on nadal jest taki półtwardy. To albo nie jest najlepszy sposób. Albo zupki chińskie, które nie mają kalorii. Raz, że nie mają kalorii, dwa, że no, widziałem badania dotyczące zupek chińskich, do tego jak one się trawią w żołądku i niestety trawią się wolno i dosyć źle. Dla mnie zupka chińska jest takim fajnym bonusem, kiedy pod koniec dnia potrzebuję jakiejś takiej soli, potrzebuję czegoś tak bardzo, bardzo szybko i jest to dla mnie bardziej przekąska przed zasadniczym posiłkiem niż... Coś gorącego też, tak? Tak. Coś takiego w smaku na przykład. Tak, i to bardziej działa na psychikę niż rzeczywiście pomaga twojemu organizmowi, ale tak, no nie wiem, na długą wyprawę biorę tak, nie wiem, na Islandii wziąłem 4 zupki chińskie, gdzieś tam w oczekiwaniu na długo gotujący się posiłek gdzieś tam je skrupałem w połowie drogi. Ale oczywiście nie jest to, no te 70 kilokalorii, które tam jest, to no jakby musiałbyś ścigać drugi plecak zupek chińskich, żeby uzupełnić swoją energię. A i tak po 2 tygodniach prawdopodobnie byłbyś wydrenowany ze wszystkich witamin i wielu minerałów. Czyli znowu doświadczenie, jak przy poprzednich tematach tutaj omawianych, doświadczenie, sprawdzenie, co nam wchodzi, kolokwialnie mówiąc, co my lubimy i co przyswajamy. Doświadczenie też pokazuje, że jeden dzień nie jest równy innemu. Także jeżeli mamy 1000 metrów podejścia, a 1500 metrów podejścia, to nie jest to samo. Nagle się okaże, wieczorem jesteśmy bardziej głodni niż poprzedniego dnia. To prawda. No ale znowu, w momencie, kiedy przygotowuję taką wyprawę, na podstawie umiejętności czytania mapy, wiem, jakie trudności są przede mną, wiem, czego mogę się spodziewać, jeżeli chodzi o potrzeby mojego organizmu. No i też mam, można powiedzieć, takie doświadczenie z krótszych wędrówek i znowu to, co bardzo często mówię o długich dystansach czy o górach wysokich. I zanim wybierzesz się na 5-6 tysięcznik albo zanim wybierzesz się na wędrówkę liczącą kilkaset, nawet tysiące kilometrów, zacznij od wyjazdów weekendowych, bo one tak naprawdę są twoim poligonem. To w czasie nich sprawdzasz, jak łatwo czy trudno rozbija się namiot na wietrze, jak łatwo czy trudno gotuje się na wietrze na twojej maszynce, czy ostatecznie jak smakuje to jedzenie, które wydawało się, że jest idealne w góry, a czasami nie do końca takie jest. Już ostatni temat może, który poruszymy, to wybór miejsca. Bo wydawałoby się, że jest to takie dosyć łatwe, czyli osunięte od wiatru, blisko wody. No i tutaj okazuje się, że ten wybór na przykład blisko wody nie jest najlepszy. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli jesteśmy zbyt blisko wody, to istnieje takie ryzyko, że jakby gotując przy kempingu, przesadzając nasze jedzenie i tak dalej, coś do tej wody spłynie. Jeżeli biwakujesz blisko źródła, może się okazać, że nawet nieświadomie jakimiś resztkami swojej kuchni po prostu zanieczyścisz to źródło, a korzystają z niego zwierzęta z całej okolicy. Korzystają z niego też inni ludzie. A z tego też powodu, jeżeli gdzieś urządzasz w lesie toaletę, to nigdy przenigdy nie urządzasz jej za blisko źródła. Najlepiej w ogóle odejść 100 metrów w drugą stronę od namiotu. Inną sprawą jest to, że jakby wylewanie czy mycie garów w tej wodzie też ją zanieczyszcza. Więc jedna rzecz to dbanie o samo to źródło wody. Drugie, oczywiście fajnie jest mieć wodę tuż obok siebie. Tylko pamiętajmy, że biwakując na przykład w Dolinie Strumienia, biwakujemy w obniżeniu i w tym obniżeniu kumuluje się zimne i wilgotne powietrze. Co to powoduje? Że twoja noc będzie subiektywnie chłodniejsza. Gdybyś rozbił się nawet 30 metrów wyżej na wzgórzu, byłoby ci już cieplej. Twój namiot czy tarp nie będą tak mocno pokryte rosą, no bo powietrze będzie jednak bardziej suche. Generalnie twój sen będzie lepszy, więc warto rozbijać się, no idealne jest miejsce płaskie, o suchej powierzchni, tak żeby nie rozbijać się na... Raczej las niż łąka? Raczej las niż łąka, bo na łące bardziej gromadzi się rosa, a las tworzy taki mikroklimat, który chroni cię przed kondensacją wilgoci. W miejscu blisko wody, ale nie za blisko i tak dalej. Tych czynników jest sporo. Oczywiście
Jeżeli mowa o jednej nocy, no to to, że jesteś 500 metrów od wody, nie stanowi aż takiego problemu. Natomiast fajnie jest zrównoważyć tą wygodę, czyli właśnie nocleg w płaskim miejscu, blisko wody, gdzie nie będzie bardzo wilgotno, z taką dbałością o środowisko i też o inne, czyli jednak nie za blisko tej wody, nie za bardzo na widoku, ze względu na innych turystów i też ze względu na zwierzęta, które też są mieszkańcami gór. No i koniec końców ze względu na ślady, które po sobie zostawiasz. Czyli warto zapoznać się z tymi 7 zasadami w internecie, sobie wyszukać. Dokładnie tak. Leave no trace. Leave no trace. O tym też kiedyś napisałem spory artykuł, gdzie o biwakowaniu w zasadzie jest mowa przede wszystkim, bo to, że wędrujemy, to oznacza, że w zasadzie nie pozostawiamy śladów poza ścieżką. Natomiast to biwak jest tym miejscem, gdzie nasze ślady są najbardziej widoczne. Wiele osób, nawet jeszcze nie wiem, parę dni temu słyszałem, czytałem dyskusję w internecie na temat palenia ognisk pod skałami, gdzie uczestnicy wykłócali się, czy jest to ok, czy nie. Warto pamiętać, że to nie chodzi tylko o kwestie środowiskowe, ale też nawet takie, jakby to powiedzieć, o urodę tego, co zostawiamy za sobą. Oczywiście fajnie jest rozpalić ognisko pod skałami i cieszyć się ciepłem, tylko wspinacze, którzy przyjdą parę dni po nas, będą mieli drogę wspinaczkową porusaną sadzą. No, już nie mówiąc o tym, jak jest, że pod spodem jest po prostu tak brudno. Dokładnie tak. Popiół. Jeżeli zostawisz gdzieś ognisko i nie umiesz wypalić tego ogniska do końca, to czarny ślad w trawie będzie w tym miejscu przez cały kolejny sezon albo nawet dłużej. Też warto pamiętać, że im wyżej jesteśmy, albo im dalej na północ podróżujemy, tym to środowisko jest bardziej czułe i trudniej się regeneruje. Więc ślad po ognisku w lesie zniknie po paru tygodniach być może, jeżeli rozpaliliśmy to i zagasiliśmy to dobrze. Ślad po ognisku gdzieś na łące wysokogórskiej może przetrwać wiele lat, może nawet dekady. Więc warto mieć to na uwadze. Środowisko regeneruje się dosyć długo w takich właśnie trudnych, trudno dostępnych miejscach. Jest fajnie, jeżeli miejsce na biwak jest ładne i kiedy mamy ładne widoki wieczorem i rano, ale zwróćmy też uwagę na to, żeby tych śladów nie zostawiać. Zresztą jako ciekawostka ostatnio się myśli chyba o dołożeniu 8 punktu zasady Leave No Trace. Tak. Czyli nie oznaczania na Instagramie czy na Facebooku, gdzie to zdjęcie było zrobione, tylko po to, żeby ludzie tam nie gnali, ponieważ no tak już mamy, że chcemy być tam, gdzie byli inni, gdzie było ładnie. Ta zasada jest, ta tendencja do oznaczania zdjęć zabiła wiele miejsc takich ładnych krajobrazowo. Jest to dosyć widoczne w Stanach, gdzie ten ruch turystyczny jest skanalizowany do pewnych punktów i też na mojej stronie o tym wspominałem, że pewne miejsca, na przykład w kanionie Colorado, zostały po prostu zniszczone, ponieważ stały się słynne tak naprawdę dzięki Instagramowi. Tylko tyle, tylko dzięki temu jednemu portalowi. Ja sam w pewnych sytuacjach nie oznaczam miejsc, z których zrobiłem dane zdjęcie, chyba że ono jest na szlaku i jest oczywiste. Natomiast jest tak, że już widzę taką tendencję, że niektóre osoby, nazwijmy to bardziej znawcy gór, bywalcy, miewają swoje miejsca i nie zdradzają ich nikomu. I w sumie jest to dobra tendencja, bo takie najładniejsze miejsca górskie mogłyby zostać rzeczywiście zadeptane, gdyby wszyscy wiedzieli, no, gdzie wykonano to fantastyczne zdjęcie. Ta 8 zasada staje się popularna także i w Polsce i wydaje mi się, że może być całkiem słuszna. I jeszcze chciałem wspomnieć może o tej toalecie, znaczy o wypróżnianiu się, temat bardzo taki, no może nie drażliwy, ale omijany, ludzie ze wstydem o nim rozmawiają, a dosyć ważny. No mnie strasznie irytuje, zresztą też w 8 Akademii na ten temat napisaliśmy już parę artykułów i bardzo mnie irytuje takie nieodpowiedzialne zachowanie, czyli jeżeli ktoś idzie do lasu, zrobi co ma zrobić, porozrzuca papier i potem inni to muszą oglądać. Dbajmy o to, żeby zakopać to, co zrobimy. Czasami, jeżeli jest dużo ściółki, wystarczy tak naprawdę patyk czy nogą wykopać dołek w tej ściółce, a potem zasypać to, co zrobiliśmy. Albo
najlżejsza łopatka, są specjalne łopatki do tego, żeby wykopać dziurę, pewną kupę, no to też jest. Tak, ja nie jestem. Kilkadziesiąt gram max. Tak, no nie jestem może. Nie jestem też zwolennikiem kupowania zbędnych rzeczy, a z drugiej strony jestem trochę gadżeciarzem i właśnie lubię ten patent. Chyba z Citusami robi taką łopatkę, waży to 100 gramów, dwa kawałki aluminium. To się chyba nazywa iPod, tak? iPod, czy coś w tym stylu. Tak. Natomiast oczywiście świetny patent jest to, że rączka z aluminium jest pusta w środku. Na co? Na zwitek papieru toaletowego, który możesz tam włożyć jak przygotowany, zwinięty. Jest to super. Znaczy, wiesz, jeżeli na przykład biwakujesz gdzieś dłuższy czas i nie musisz tak bardzo liczyć wagi, to uważałbym to za rzecz w zasadzie obowiązkową. Oczywiście, jeżeli liczysz każdy gram, to możesz próbować, nie wiem, stopą, patykiem, szpilką czy śledziem od namiotu. To tak dobrze nie działa. Dobrze jest mieć po prostu rzeczywiście łopatkę. I takie najlżejsze ważą po, nie wiem, 50 gramów, to tak naprawdę tyle co nic, a potrafią zamaskować twoją górską toaletę zupełnie. No i znowu, pomijając zakopywanie naszych odchodów, warto pamiętać o miejscu, które wybierasz. A więc z jednej strony nie za blisko wody, nie za blisko miejsca, gdzie gromadzą się zwierzęta, bo czy zapach jedzenia, czy ludzkich pozostałości, czy odchodów może zwierzęta przyciągać. Z drugiej strony, to o czym też wspomniałem, im wyżej, czyli surowsze warunki, tym środowisko dłużej się regeneruje i tym nasze pozostałości znikają dłużej. Na przykład, no niestety, jeżeli wypróżniasz się na pustyni albo w arktycznej tundrze, gdzie dookoła są same kamienie, to sorry, ale twoje pozostałości zostaną tam zmumifikowane na lata. Niestety lata, bo jakby praca bakterii w takim środowisku jest dużo wolniejsza i dużo więcej czasu potrzeba na rozłożenie naszych resztek. Dlatego być może w Polsce nie zwracamy jeszcze na takiej uwagi na to, że mamy właśnie klimat, który umożliwia i rozłożenie tego papieru i naszej kupy. Natomiast jeżeli pojedzie się na przykład do Stanów czy do Australii, jeżeli wchodzi się do parku narodowego, to ranger na przykład ci powie, że możesz robić swoje potrzeby gdzie chcesz. Oczywiście jeżeli śpisz na takich miejscach biwakowych, które są wyznaczone do biwakowania, to najczęściej jest taka ekologiczna toaleta, ale możesz biwakować gdzie chcesz, czy w ciągu dnia robić co chcesz. Jeden warunek. Tu masz taki woreczek zamykany na zip, do niego wkładasz papier i z tym woreczkiem wychodzisz z parku. Nie zostawiaj papieru w lesie. Taką mają zasadę i bardzo się tego pilnują. I zwłaszcza jeżeli jesteś w Stanach, znaczy w Stanach, też w takich parkach leśnych, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożarowe. Ja na przykład nie miałem problemu z tym, żeby idąc przez pustynię Izraela po prostu palić papier, tak? Wychodzę gdzieś tam za kamień i podpalam mój papier toaletowy, który w takich warunkach po prostu znika. Natomiast w sytuacji, kiedy ogień jest ryzykiem pożaru, oczywiście tak, zabranie papieru jest najlepszym sposobem. No ja w ogóle jestem takim fanem, może fanem to za duże słowo, ale patrzę na to zawsze z ciekawością, ale też i z rozbawieniem. Te patenty, gdzie w ogóle swoje wszystkie śmieci, resztki łącznie z odchodami musisz zabierać ze sobą. Co oznacza, że na przykład dźwigasz ze sobą nie tylko, nie wiem, plecak, nie tylko, i to jest też dobry temat, w miejscu, gdzie są niedźwiedzie, twoje jedzenie musi znajdować się w specjalnym bear canister. Chyba przepisy mówią, że zasady takie mówisz o amerykańskich głównie, wtedy musi być w tym karnistrze, jeżeli śpisz poza wyznaczonymi miejscami biwakowymi. W wyznaczonych miejscach biwakowych masz specjalne skrzynki, w których chowasz jedzenie, natomiast możesz spać gdziekolwiek w lesie chcesz, pod warunkiem, że właśnie masz ten karnister, czy taka naprawdę zakręcana. To tak wygląda jak taka tabeczka, którą się używa do kanioningu czy na kajaki. Tak. No i jeżeli nosisz ze sobą na przykład taką beczkę, to w niektórych miejscach też swoje odchody musisz wynieść na zewnątrz. To oznacza, że dźwigasz ze sobą, po prostu to jest taka rura z PCV zakręcana z innej strony. Zasypujesz warstwa kupy, warstwa takiego chlorku, byśmy to nazwali, czy po prostu środka dezynfekującego, a na koniec przychodzisz z czymś takim do granicy parku i wszystko to ląduje w odpowiednim pojemniku. No do legendy przechodzą sytuacje, kiedy na przykład wspinacze wielkościanowi w Yosemitach używali jako toalety przestworze.
No i w tym momencie stwarzało to ryzyko, że no niestety no twoja kupa przeleci paręset metrów i spadnie komuś na głowę. W tym momencie nie jest niczym dziwnym, że taki wspinacz holuje ze sobą portalecz, holuje trzy wielkie wory. Jak ktoś z naszych widzów, słuchaczy widział Marka Reganowicza, jak on holuje te swoje, jak to mawiają wspinacze, świnie, to nie jest niczym niezwykłym, że na końcu jednej z tych świn jest taka dziwna dwumetrowa tuba z kartonu. Wygląda jak do przechowywania projektów architektonicznych właśnie do tego celu. Na jednym z podcastów rozmawialiśmy z Karoliną Ośką, która na LKP-ie zrobiła kilka wartościowych dróg. No i Karolina mówi, że chyba już się rozmawia o tym, a niektórzy już to praktykują, że nawet nasz mocz się wynosi ze ściany, ponieważ są miejsca, które są popularne jako biwaki. Wśpi się tam w tych portaleczach, no ale jednak cały czas w tych samych miejscach. No i zaczyna to już być problem, bo tam po prostu brzydko pachnie, jeżeli się ścika w przestworza i gdzieś tam w te same miejsca spada. No więc tak. No, wszędzie, gdzie jest duży ruch ludzki, gdzie jest dużo ludzi, tak, gdzie się ci ludzie kumulują, nawet okazuje się, że jest to 1000-metrowy El Capitan również. No tych zasad jest trochę i wydawałoby się, że właśnie El Capitan jest takim, no przecież tam nikt nie wchodzi, ale jednak droga typu NOS, Freerider pewnie trochę mniej, ale nie pamiętam już, na które drogi z nich Karolina się wspinała, na kilka chyba. Tak. Niektóre z nich są całkiem popularne i wierzę, że jeżeli w ciągu sezonu przechodzi to kilkaset pewnie zespołów, no to jednak, owszem, może to być problem. To jest problem też na nizinach. Na przykład w warunkach pustynnych, gdzie nie masz roślinności, często przestrzega się przed tym, żeby nie oddawać moczu na kamienie, ponieważ zwierzęta w tym momencie schodzą się w to miejsce i zlizują sól, która w ten sposób powstaje. A robiąc to koło naszego biwaku, przyciągamy zwierzęta do właśnie miejsc, gdzie przebywają ludzie. Co powoduje, że zwierzęta mniej się nas boją, łatwiej mogą nas zaatakować i tak dalej, i tak dalej. Te zasady bywają czasami, brzmią czasami jak bardzo rozbudowane, ale jednak tych niuansów jest sporo, bo jednak tych zależności w świecie przyrody jest jednak bardzo dużo. Amerykanie mają właśnie bardzo fajnie przemyślane. U nich jest zasada taka, żeby nie pozwalać zwierzętom się nagradzać, o tak, bo jeżeli zwierzę się nagrodzi, będzie traktowało obecność człowieka jako źródło jedzenia czy innych rzeczy, atrakcji. No i taki niedźwiedź, na przykład niedźwiedź, bo to on stwarza największe powiedzmy zagrożenie, będzie później próbował to jedzenie zdobyć na siłę. I to się źle kończy dla niedźwiedzia. Dla niedźwiedzia czy później się to dla niego skończy. To chyba wszystko, co chcieliśmy może omówić w tym podcaście. Oczywiście jak zwykle nie wszystko, ale podstawy omówiliśmy. Dziękuję ci, Łukaszu, za kolejną wizytę u nas i za kolejną rozmowę. Zapraszamy też na 8akademii.pl. Łukasz i inni autorzy piszą na tematy, które tutaj poruszyliśmy, więcej. Dziękuję i zapraszamy na kolejne podcasty. Dziękuję.